Witam Cię widzu bardzo serdecznie w kolejnym krótkim newsie. Nazywam się Nienawistnik, a dzisiaj skupimy się na polskich influencerach. Niedawno w internecie widziałem rozmowę Kasiusza oraz Wardęgi przed fejmem MMA20. Wiele wskazuje na to, że kilka osób chce źle wpłynąć na wizerunek Sylwestra Wardęgi, a cała otoczka fejmem MMA ma im w tym pomóc. Prostym sposobem na to było mu przypięcie mu łatki złego manipulanta. Każdy, kto widział to wideo, na pewno zrozumie, dlaczego jest to tak widoczne. Według internetu Wardęga traci w oczach widzów, wracając do współpracy z Boxdelem, pokazując, że nic się nie stało. Nad tym, czy jest to dobre dla jego wizerunku, wie tylko on. Jednak pytanie, które pojawia się w tym miejscu, nasuwa się samo. Kto tutaj kogo rozgrywa? Czy to Wardęga rozgrywa innych, czy to inni rozgrywają Wardęgę? Zobaczcie sami to wideo. Ale tutaj dostałeś dużo razy więcej niż ostatnia twoja. Ale ci tłumaczę, i tu że nie idzie tak dobrze, tak dużo. Ale ci tłumaczę, no, że to nie miało wpływ tylko i wyłącznie stricte Pandora na Pandora, to, bo ty już negocjowałeś, że masz po 400 tysięcy nie, na live. Nie, mój drogi. No ja ci mogę powiedzieć, jeśli włodarze pozwolą, ja bardzo chętnie powiem, nawet jak wyglądały te negocjacje. Była mi proponowana już kwota wysoka za walkę moją trzecią i miał być moim przeciwnikiem Czajnik albo Fabijański. Później się wydarzyła Pandora. Ja już byłem niechętny na walki, bo chciałem już zmienić kompletnie otoczenie i tak dalej. Straciłem zaufanie, jak oglądałeś podcast, pewnie przejdziemy też do podcastu, to rozumiesz, czemu chciałem zmienić otoczenie i tak dalej. I wtedy chłopaki zaproponowali jeszcze więcej, żebym zawalczył, bo twierdzili, że jeżeli ja nie zawalczę, to ich cały biznes upadnie, że muszę zawalczyć albo ja, albo Konopski, bo inaczej ten biznes może paść. Główne zarzuty w kierunku Wardęgi to podwojenie gaży za walkę poprzez mówienie o zwiększonych zasięgach. Wiadomo, taki wielki rozgłos na pewno przyniósł zwiększone zasięgi, a ludzie zainteresowani aferą zaczęli oglądać druida. Według Kasiusza Wardęga handlował Pandorą, aby osiągnąć większe korzyści. Sylwester uważał jednak, że nie musiał negocjować stawek, ponieważ włodarze sami zaoferowali mu stawkę większą niż chciał. W tym miejscu zostaje zaproszony jeden z włodarzy Fame MMA, tłumacząc całą sytuację. Czy ja podałem taki argument, że przez to, że zrobiłem Pandorę, to macie mi płacić więcej? Czy może jednak było tak, że ja powiedziałem, że tak średnio chcę walczyć i rzuciłem pewną kwotę i wy powiedzieliście, no, że możecie coś takiego mi dać. Ale czy ja na przykład handlowałem Pandorą z wami? Że mówiłem, o, ja nagrałem Pandorę, należy mi się ogromny pieniądz. Czy padły takie słowa z moich ust? Nie mogę powiedzieć, że handlowałeś Pandorą, natomiast rozmawialiśmy o tym i ty mówiłeś, że masz teraz znacznie większe wyświetlenia. Ja to powiedziałem, czy wy to powiedzieliście? Daj się wypowiedzieć, Krzysztof. Słuchaj, mieliśmy spotkanie w ambasadzie GOATS, przyjechałem Jarz z Rafałem i rozmawialiśmy o walce. I czy Rafał sam nie powiedział wtedy, że rozumiemy, że masz duże zasięgi i chcemy ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził zawalczyć? Nie, zapytaliśmy się ciebie, za ile chcesz zawalczyć. W rozmowie padło, rozmawialiśmy o twoich zasięgach. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Wypowiedź ta jednak wpływa na zachowanie Wardęgi oraz na to, co Wardęga chciał usłyszeć. Różni się znacząco od tego, co mówił. Jak mogliście zauważyć, po zachowaniu Wardęgi nie jest to odpowiedź, jakiej oczekiwał od włodarza Fame MMA. Czy właśnie w tym miejscu druid zdaje sobie sprawę, że ta sytuacja wpływa znacząco na jego wizerunek? Czy może właśnie zauważył, że nie wszystko idzie po jego myśli? Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że Kasiusz sprytnie rozgrywa Sylwestra. Jednak pytanie, co sądzi o tym sam zainteresowany? Pewnie wkrótce się czegoś o tym dowiemy. Niestety to nie jest jedna rzecz, którą może martwić się szeryf internetu. W komentarzach YouTube oraz na platformie X wiele osób zarzuca mu hipokryzję. Zarabianie na Pandorze, znaczącą monetyzację kontentu poprzez live'y, które można oglądać później tylko po subskrypcji. Co o tym sądzicie? Zostawcie swoją opinię w komentarzu. Z informacji, jakie krążą po internecie, możemy wywnioskować również, że Marcin Dubiel pozwał Sylwestra. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o pomówienia związane z Pandora Gate. Na gali Fame MMA 20 Marcin sam odniósł się do tej sytuacji. Tutaj macie wideo. I wydaje mi się, że ludzie się naprawdę mocno zdziwią na temat tych swoich wielkich ludzi, których tak gloryfikują. Pozew sądowy od ciebie dostał Sylwester. Akt oskarżenia, tak, bo pozew to jest z kodeksu cywilnego, tutaj akt oskarżenia i on i pan Konopski. Konopski też. Tak, no. Okay. Tam mógłbym chyba coś dodać jeszcze, ale to chyba wolałbym, prawnik chyba by nie polecał. Sylwestra Wardęgę. Tak ty teraz patrzysz na to wszystko, na jego postać, na ten jego tytuł szeryfa? Ja patrzę na to tak samo, jak patrzyłem na początku. Jakby z jednej strony jest to niezrozumiałe jest to dla mnie, niezrozumiałe jest jakby
to, czym on się kierował. Bardziej przeraża mnie myśl, że on chyba, jemu się wydaje, że on zrobił coś dobrego w tym wszystkim, że on rzeczywiście jakby wierzy w słuszność tej sprawy, tylko że to nie on jest od wydawania wyroków i tak jak mówię, no nie brnąc w to, co nie wiem, tam zrobił lub czego nie zrobił Stewart, bo ja nie mam z nim kontaktu od października, no to wiesz, jakby dopisanie jakby tej historii wokół mnie jest po prostu, jakby to mnie zniszczyło generalnie jako człowieka, choć tak naprawdę teraz z perspektywy czasu raczej też myślę, że zbudowało w jakiś sposób, ale no to nie jest fair i tak nie można robić. Analizując to wszystko, co on tutaj mówił na temat tego, że konferencji ostatnio, że dzięki temu policja się tym zajęła, bla, bla, bla. Jakby to jest jakaś tam linia teraz jego obrony, on też jakby traci chyba na wizerunku, tak mi się wydaje, szczególnie teraz po tych konfrontacjach z Kasiuszem, jakby po tym jak się zaczął faflować z Boxdelem. Ja wierzę w to, że prawda wyjdzie na jaw, a tam jeszcze jest sporo do wyjawienia. Oraz dość tajemniczo odniósł się na temat Boxdela. To nie miałeś żadnych takich przykrych sytuacji na ulicy, no bo Boxdel mówił, że dostawał pogróżki, że nawet tam jakaś broń była, jakieś naboje. Boxdel wiele rzeczy mówił, a to gdzie jest prawda, to jest druga kwestia. Czy Boxdel miał swój sposób na wyjście z całej Pandorki? I czy współpraca Wardęgi z Boxdelem to jest ta droga, którą powinien obrać? Dajcie znać w komentarzach.